Na wykładach z homiletyki nasz profesor franciszkanin mówił o świętym Pawle, że Paweł był kiepskim kaznodzieją, nie miał wyczucia, bo choćby głosząc na Areopagów w Atenach, to źle zaczął. Zaczął mówić do ludzi o zmartwychwstaniu, którzy na to nie byli przygotowani, którzy wzruszyli ramionami, wyśmiali go i odeszli. I niewielki miał święty Paweł sukces na Areopagu, zaledwie parę osób, które za nim poszło. No tak mówił ten kaznodzieja, dzisiaj jest już ze świętym Pawłem, mam nadzieję, w niebie i zdanie zmienił. Ale tak mi się to przypomina w kontekście dzisiejszej Ewangelii, że Chrystus, tak patrząc przez pryzmat tego naszego kaznodzieje, też popełnił błąd, bo przecież miał już tłum, miał sukces, tłum, który się gromadzi, ludzie przychodzą z różnych stron, żeby słuchać, jest sukces. I Chrystus mówi słowa, które niszczą ten sukces, bo ludzie go opuszczą. Zaczyna od tego, że mówi do ludzi, to pokolenie jest pokoleniem złym. I tym prowokuje, tym w jaki sposób może też obraża, że ci ludzie za Chrystusem nie pójdą. Popełnił błąd? Na pewno nie. Chrystus błędu nie popełnił. To my często popełniamy, myśląc po naszemu i próbując wmówić, że Pan Bóg też tak powinien robić, jak my uważamy, że jest dobre. Nie, Chrystus mówi jasno. Chrystus nie owija w bawełnę. Mówi słowo, które tu jest, to pokolenie jest pokoleniem złym. Genea ponera, nie tyle przewrotnym, tak zostało to dane, ale tu jest powiedziane złym pokoleniem. To jest dokładnie to słowo, którym modlimy się tyle razy każdego dnia w modlitwie Ojcze nasz. I broń nas od złego, zachowaj nas od złego, ponera, od złego przez te duże Z i przez małe Z, to znaczy przed demonem, bo tak to można oddać, broń nas przed sidłami, pokusami złego i bronisz przed złem jako takim, do którego zły chce nas doprowadzić. Chrystus mówi, to pokolenie jest pokoleniem złym. Jest pokoleniem w matni demona, jest pokoleniem, które wchodzi w zło. I Chrystus przychodzi, żeby z tego zła to pokolenie wyrwać. I Chrystus mówi jasno, że potrzeba się za nim opowiedzieć. I mówi też te przykłady ze Starego Testamentu, pokazując Jonasza i pokazując królową Saby, królową z południa, że tamte pokolenia się nawróciły, słuchając przepowiadania dobrej nowiny, słuchając kerygmatu, który był niepełny, tak to słowo też mówi, bo był kerygmatem starotestamentalnym, kerygmatem Jonasza, czy był kerygmatem też przepowiadaniem Salomona, niepełnym. Chrystus przychodzi, żeby dać już ten pełny kerygmat, pełne przepowiadanie o śmierci i zmartwychwstaniu. I teraz, tak jak Niniwici otworzyli się na to przepowiadanie. Kardynał Ratzinger, jeszcze będąc biskupem Monachium, w swoim kazaniu mówił coś takiego, że dwie rzeczy, które dotknęły Niniwitów. Pierwsze to jak gdyby to, że słuchając tego słowa, słuchają kogoś obcego, słuchają Żyda, słuchają kogoś, którego do tej pory nie znają, a mimo wszystko przyjęli ten kerygmat. Dlaczego? Bo oni nawet będąc poganami, będąc daleko, zobaczyli jedno, że to, co było powiedziane, że złość tego miasta jest bardzo wielka. I dochodzi do Pana Boga. I to głosi potem Jonasz. Jeszcze 40 dni Niniwa zostanie zburzona. Jonasz mówi jasno, jesteście w złu
I to zło ma konsekwencje. To zło zniszczy całe miasto. I wzywa do nawrócenia. I oni nawrócili się, ponieważ zobaczyli poprzez to przepowiadanie, które do nich przychodzi, że zło ma swoje następstwo, zło ma swoje konsekwencje. Jest zniszczeniem, to nie jest zniszczeniem tylko mnie, jest zniszczeniem całej społeczności, zniszczeniem całego miasta. I oni się tutaj otwierają, przyjmują to przepowiadanie, zmieniają swoją mentalność, wchodzą w nawrócenie. I druga rzecz, o której Ratzinger mówi, to ten quasi sukces, bo tak można by powiedzieć w tym momencie Jonasza, chociaż wiemy, że on będzie inaczej na ten sukces patrzył, że tego sukcesu wręcz będzie chciał się pozbyć, wyprzeć, ale ten sukces czy moc tego przepowiadania polegała, Ratzinger tak mówi, na tym, że było to przepowiadanie za darmo. Nikt Jonaszowi za to nie płacił. Nikt go nie najął. Nikt nie podziękował mu za to. Głosił to całkowicie darmowo. I to było to przełożenie tak niesamowite na skuteczność tego przepowiadania. Jak powstawali Dominikanie, to w ten sposób, że święty Dominik ze swoim biskupem natknęli się na misję cysterską, którzy wracali z przepowiadania do Katarów, heretyków odrzucających Kościół, wracali na tarczy, wracali przegrani, odrzuceni, ale Dominik zobaczył, że dlaczego? Bo Katarzy głosili ubóstwo, pokazywali Chrystusa ubogiego, bo kaznodzieje katarscy sami byli ubodzy. A Dominik widzi, że ci, którzy wracali, cystersi, wracali powozami, wracali jako bogaci, jako tacy zostali w tym momencie odrzuceni. I Dominik wraz ze swoim biskupem, bo wtedy był jeszcze kapłanem decyzjalnym, podjęli decyzję. Idą w to samo miejsce, z którego cystersi wracają, ale idą boso, idą przepowiadając Ewangelię za darmo, idąc w całkowitym ubóstwie w oparciu o opatrzność. I ich misja się powiodła. Powstali Dominikanie na skutek też tego doświadczenia i mieli to przełożenie, którego Dominikanie, które cysersi nie mieli, bo szli jako zakon żebraczy, szli całkowicie ubodzy, całkowicie zdani na opatrzność Pana Boga. Nasze pokolenie, tak Chrystus mówi, jest pokoleniem złym. Nic dodać, nic mówiąc. To jest stwierdzenie, które pada dzisiaj wobec tego pokolenia, wobec tego świata. To mówi sam Bóg. Jeśli to słowo przyjmujemy jako Słowo Boże, to jest zawsze aktualne. Dzisiaj też to pokolenie jest złe. Ale to nie tylko, żeby się teraz pluć na to pokolenie, tylko czy ja chcę być tym tym Jonaszem, który będzie w tej kruchości posłany do tego pokolenia, patrząc na nie, ale też widząc, że to pokolenie idzie w kierunku złym, że ja idę, żeby przepowiadać, ja idę, nie licząc na sukces, tylko na odrzucenie, że ja idę też w tej kruchości, w oparciu o nic, jak uczniowie w Ewangelii Rozesłania, bo mogę się pozostać na tym jedynie etapie, że widzę, że to pokolenie jest złe, pluję się na to pokolenie, zanim pójdę, żeby tracić życie dla tego pokolenia, to już siądę, jak je oddasz po misji. Mówię, ja miałem rację, będę patrzył, jak to wszystko strzeźnie na skutek swojego grzechu. Nie. Jonasz to jest prorok, który zapowiada Chrystusa, tego, który będzie już miał to pełne przepowiadanie, który pójdzie umrzeć za to pokolenie, które go odrzuci. Chrystus mówi, to pokolenie złe, odrzuci samego Boga, ale Bóg tego pokolenia odrzucił. Chrystus poszedł pośrodku tego pokolenia, żeby oddać życie za to pokolenie. Mogli się patrzeć na to, co się dzieje w Polsce, w moim pokoleniu, ludzi, którzy myślą inaczej. I mogę się pienić, pluć, bać, a mogę
dzisiaj przyjąć to Słowo Boże. Tak, to pokolenie takie jest, nigdy inne nie było. Ale czy ja przyjmę teraz tą misję, którą Pan Bóg mi zleca, misję Jonasza, ubogiego, pokornego, głoszącego pełne głoszenie, pełny kerygmat, że Chrystus umarł i zmartwychwstał. Że ja jestem tym, który sam tego doświadczyłem. Doświadczyłem syfu, jaki niesie grzech z sobą, cech tego brudu, zniszczenia i dlatego idę do innych, żeby inni tego nie doświadczyli. Pomimo, że są źli, pomimo, że nie są po mojej linii, ani politycznej, ani religijnej, ani żadnej. Idę, ponieważ posłał mnie Chrystus, idę w całkowitej kruchości. Idę niosąc w sobie jedynie tą misję kerygmatu. Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. Zniszczył śmierć, zniszczył grzech. Ja tego doświadczam i tej wiadomości tego i tej dobrej nowiny nie mogę teraz ograniczyć tylko do siebie, tylko tą dobrą nowiną chcę się dzielić również z innymi.